Dzień dobry, a raczej bardziej dobry wieczór. Dzisiaj temat dla panów, dżentelmenów, mężczyzn, tych z brodą, tych bez brody. Jesteśmy w zaprzyjaźnionym lokalu. Ze mną jest Tomek, śniło. Tomek, wyluzuj się, nie musisz być taki staram spięty. Staram się. Słuchajcie, Tomek miał niedawno urodziny, także możecie mu tam złożyć jeszcze życzenia i jeszcze nie doszedł do siebie, biedaczysko. Oj, przestań, dobrze jest. Dobrze jest? Tak. Tomek, bywam u was często, przynajmniej raz w miesiącu. Jesteście moim ulubionym miejscem i stąd zresztą moja obecność. Słuchajcie, bycie u barbera to jest coś takiego, to jest taka godzina dla faceta, czasami więcej. Czasami tak. I można sobie wtedy pogadać. I dlatego, no, już tak powiem, uważam ciebie, Roberta, Darka za kumpli, bo się widzimy, zawsze jest ta godzina, że można sobie właśnie pogadać, poplotkować. A dzisiaj chciałbym z tobą poplotkować, prawie jak dwie baby, bo będziemy rozmawiać o kosmetykach. Będziemy rozmawiać o kosmetykach dla mężczyzn, tak żeby nasza wizura, dobrze mówię, chyba tak to się nazywa, nasz wygląd, o, tak będzie ładniej, nasz wygląd był fajny, bo uwaga, facet może o siebie dbać i nie tylko nawet musi jakoś wyglądać. Nawet jakoś wyglądać i nie musi być, nie trzeba używać tylko i wyłącznie mydła bądź żelu pod prysznic, do wszystkiego. Owszem, no jest tych produktów trochę. Dzisiaj tak od razu powiem tak, nie będziemy wam rzucać, nie będziemy rzucać żadnymi nazwami. Będziemy mówić o konkretnych, znaczy nie będą to nazwy produktów, tylko określenia ich zastosowań. Dobra, Tomek, to jedziemy od samiutkiego początku, a powiedzmy więcej od samej góry, albo jeszcze inaczej. Ty masz lat 20 kilka, jesteś 22, no 22, od poniedziałku. Od poniedziałku, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Tak, zgadzam się. To tylko tak na sam początek, skąd zainteresowanie fryzjerstwem? Skąd zainteresowanie fryzjerstwem? Znaczy zawsze chciałem po prostu robić coś innego niż wszyscy, jakby niż takie typowe zawody męskie, tak? Chciałem znaleźć coś własnego, no i jakby po pierwszym strzyżeniu w wieku 11 lat brata, tak? To tak jakoś postanowiłem, że no troszkę można to jeszcze ulepszyć, więc jakby zmierzałem w tym kierunku już jakby od czasów też gimnazjalnych, żeby brnąć do jakiejś tam szkoły, tak? Znaleźć coś, żeby móc się uczyć zawodu. No i znalazłeś swoje miejsce nie stricte we fryzjerstwie, a w barberingu. Znaczy zakończyło się to na barberingu tak naprawdę, bo odszedłem od damskiego, bo zabrakło cierpliwości, no cóż, bywa. No tak, z kobietami się dogadać to czasami. Dokładnie. To jaki pani chce kolor, taki, ale takiego nie mam, mogę zrobić pani taki. Nie, taki nie chcę, a mimo, że to są dwa takie same kolory, tak. Ale my faceci my rozpoznajemy trzy kolory. Fajny, kiepski i do... Tak, jedziemy dalej. Właśnie tak. No i znalazłeś tutaj swoje miejsce. Tak. No koniec końców jakby spotkaliśmy się któregoś razu z Darkiem gdzieś w którymś z salonów, tak. Darek zobaczył, co potrafię. Powiedział to dalej do Roberta, że no bierzemy go, no i tak już od tak listopada działamy razem. No. Wylądowałeś i według mnie, skoro ja wyląduję na twoim fotelu raz w miesiącu, chyba nie jest najgorzej, że tak jakoś powiem. Może być. Dobra, no to tak pośmialiśmy się i chcielibyśmy dzisiaj wam opowiedzieć, że nie tylko właśnie przysłowiowy mydło szary jeleń, czy szary mydło biały jeleń, czy żel pod prysznic, to nie są jedyne dwa kosmetyki kremliwe, a których możecie panowie, drodzy nasi, używać. Dobra. To teraz tak, szampony do włosów to wiemy, no to już można sobie wybrać, bo już niektórzy sobie wybierają tak, do włosów przytłuszczających się, do włosów suchych, ale nie każdy wie, że są specjalne szampony do brody. Owszem, są. No, szampon do brody jest jakby specjalnie stworzony do danego jakby włosa, tak, do skóry twarzy, bo skóra twarzy, o dziwo, jakby porównując do skóry na głowie, tak przy włosach, jest zupełnie inna. Więc jakby ten produkt jest dobrany do brody, tak? On... Czyli generalnie ja pociągnę trochę rozmowę, bo musimy trochę rozgrzać trochę rozgrzać tak, Tomka, no. Bo Tomuś się nam biedne stresuje.
szampon do włosów służy do włosów i to do tych tak, włosów na górze. Stricte, no. I mamy szampon do brody. Ktoś, kto ma gęstą brodę, powinien używać takiego szamponu jak codziennie. Najbardziej. Czyli do gęstej również, znaczy do zarostów może jeszcze nie, ale już faktycznie, jeżeli ta broda jest dłuższa, nie wiem, 2 cm, tak, czy nawet 1,5 cm, to już faktycznie warto używać szamponu do brody, bo usuwa zanieczyszczenia, martwy naskórek, który powstaje i tak naprawdę martwy naskórek swędzi, a nie gdzieś tam włosy z brody, tak? Czyli nie broda nas swędzi, tylko tak, skóra. Martwy naskórek, który jakby zostaje niewyczyszczony, to właśnie no i tutaj, też jeszcze fajnym tematem jest używanie kartacza, tak zwanego, ewentualnie specjalnych szczotek do brody. Tak, używanie kartacza jakby też polepsza działanie szamponu, tak? Wyczesanie włosów przed i po umyciu. Kartaczem też jakby zwiększa jakby pozbycie się martwego naskórka, tak? No i wyczesanie włosów, żeby były po prostu równiejsze, prostsze, nie jakieś pozakręcane, tak? Co nie w każdym przypadku wygląda dobrze. No dobra, ja mam na przykład brodę, która się kręci. Kręci. I co zrobić, żeby ona się nie kręciła? Jaki mam, jaki jest schemat działania, tak to nazwijmy? Po umyciu... Poranny na przykład. Poranny, no to myjemy brodę, tak? Szamponem oczywiście do brody. Do brody. Później jakby można nałożyć ewentualnie albo olejek, albo balsam, tak? Są jakby dwie drogi, których możemy zacząć. Nakładamy jeden z tych produktów, tak, według zaleceń producenta. I nie tu, mniej, nie więcej, bo faktycznie i tu uwaga, jeszcze podpowiem. Są dwie szkoły, jeżeli chodzi o balsam. Jedna szkoła jest, że kładziemy balsam na suchy włos, czyli już wytartą, wysuszoną brodę. A druga szkoła to jest szkoła Tomka, który twierdzi, którą wdrożyłem i faktycznie działa, że dużo lepiej włos się zachowuje na wilgotny, bo balsamie jakby po użyciu balsamu dużo lepiej włos się zachowuje, gdy jakby wysuszymy go, tak? I on dużo prostszy jest, tak? Dużo lepiej wygląda, dużo lepiej się układa. Czym się różni balsam od olejku? Balsam stricte działa jeszcze jakby od samej skóry, tak? Bo olejek działa tylko i wyłącznie na długość i na końce włosów. Balsam odżywia już od samej skóry. Tak odżywia też cebulki, tak, cały włos, tak, na całej długości. Czyli można używać balsamu i olejku jednocześnie, czy lepiej, tak. Czy lepiej, nie wiem, jednego dnia balsam, drugiego dnia olejek? Znaczy tryb jest taki, że jeżeli używamy naraz balsamu i olejku, to jakby robimy dzień przerwy i jakby trzeciego dnia znowu używamy balsamu i olejku, ewentualnie używamy balsamu w poniedziałek, olejku we wtorek. Balsamu w środę, na zmianę. Jasne, jasne. Żeby też nie przeładować tego włosa, nie przeładować skóry jakimiś tym produktami. Niektórzy, no ja do tych osób nie należę, mają bardzo, na przykład bardzo gęsty zarost i na przykład jest to włos twardy, który ciężko się układa i dodatkowo się kręci i próbują na przykład prostować te włosy chociażby suszarką. W tym momencie włos, no wiadomo, że się wysusza. I co w tym momencie? Znaczy, no właśnie do tego jest potrzebny koniecznie jakiś ten produkt, tak? Ewentualnie właśnie olejek, balsam, żeby jakby temperatura suszarki nie padała od razu prosto na sam włos, tak? Żeby już był oblepiony czymś, tak? A używanie tonika na przykład, takiego samego, jak używamy do włosów? Ewentualnie tak, można jakby używać toniku, tak, do brody, bo on zabezpiecza przed gorącym powietrzem przede wszystkim, tak? Uwaga panowie, możemy używać toników. Tonik do włosów to jest właśnie taki fajny środek, tutaj gdzieś za mną jest, o, coś takiego. Powiem wam, że pachnie rewelacyjnie. I właśnie zabezpiecza. Jeżeli ktoś ma na przykład starą suszarę, która tylko grzeje. Na przykład i to grzeje tak fest, grzeje, nie wieje. No to nie popalicie sobie włosów. Tak trochę zrobię małą dygresję. Te wszystkie kosmetyki męskie bardzo fajnie pachną. Tak, one są takie, mają zapach przede wszystkim taki trochę korzenny. Mocno korzenny, mocno ostry, tak. Są ostre, są intensywne, podobno kobiety to lubią, kobiety lubią, moja partnerka, która jest za kamerą, lowcia to, znaczy takie serduszka jakieś tam, nie wiem, ja się nie znam, bo ja nie, to nie, znaczy, jestem, nie jestem ten. Dobra, mamy olejek, mamy, słyszałeś o czymś takim jak prostownica do włosów, do brody? Tak, słyszałem, ale one jakby zdają egzamin tylko ewentualnie u profesjonalistów, tak, którzy jakby umieją się nie obsługiwać, tak? Ewentualnie
do długiej brody, tak? Bo bardzo łatwo się poparzyć, skaleczyć. No, bo ktoś dotknie No tam tak, no blisko skóry do i tak skóry, dalej. blisko skóry można przyłożyć poparzenia sobie No narobić. ale widząc po moim mizernym zaroście i po mojej strasznie pokręconej brodzie, jak wychodzę od ciebie, to tą brodę Tak, mam ona jest prościutką, prościutka, tak, wyczesana idealnie, bez tak. żadnej tam prostownicy. Różne, słuchajcie, różne opinie chodzą po internetach. Mało tego, są grupy, że tak powiem, fanów brody i różnych właśnie takich męskich tematów. I stąd moje pytanie, bo jakiś czas temu właśnie ktoś zapytywał, nawet gdzieś tam wrzucał link do jakiejś tam prostownicy, no i generalnie było tak, że większość panów nie poleca tego, bo można spalić włos, Dokładnie. bo Trzeba faktycznie uważać, no. Trzeba wiedzieć, włosy jak z tego różnie korzystać. reagują. Dobra, Tomek, co my tam Co my jeszcze tam mamy, jeszcze co mamy? można byłoby powiedzieć Do o brody? brodzie? Mamy serum łagodzące, tak, po goleniu. Bo bardzo często, jeżeli ktoś się goli nieostrożnie, to występują podrażnienia, tak? Ale to mówimy o goleniu na gładko. Tak, o goleniu na gładko mówimy, czyli to dokładnie. jest tak zwany, jak kiedyś był i do dzisiaj pewnie funkcjonuje, płyn po goleniu, tak Płyn po zwany. goleniu, woda po goleniu, aftershave, jak zwał, tak zwał, to wszystko jest praktycznie na tej samej zasadzie. To wszystko zależy tak naprawdę od konsystencji, tak? Czy jest to zwane wodą, czy serum, czy olejkiem, czy Znaczy tutaj czymkolwiek. To jest sądząc serum po... aktualnie. On jest otwarty, Może po tak? Z tego pipecie. co Tak, widzę. możemy go otworzyć. Z tego co widzę, tutaj jest w środku, słuchajcie, Pipeta. pipeta, czyli zakładam, że tego się nie używa dużo. Tak, raczej jest skraplacz. A tak, dobra, nie będę otwierał się zaraz po tego, po chlapie, jak znam siebie. A tak jak pamiętam, takie aftershave, które można kupić w sklepie, to jest taki, że się leje, leje, leje i się Tak, marzę i no. później człowiek pachnie I wszystko dookoła tak pachnie. brutalem. Chyba najbardziej popularny, wszyscy pamiętają Brutala. I To jeszcze ten, nie, co teraz nie. reklamy takie wróciły, podpowiedzcie mi. Głupie reklamy takie są. A, Old Shies. No, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, ja nie lubię tego zapachu, to jest jakiś tam goździk i tak dalej. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Masz, tutaj jest szampon, tak? Z tego, co Tak. widzę. To jest to, żeśmy wspomnieli. Jest szampon, jest również odżywka do brody, o dziwo. No dobra. Ona jest nawilżająca, jakby też jeżeli ktoś ma mocno przesuszone włosy, bo suszył sobie suszarką prostową, ok, super, włos jest wyprostowany, tak? Ale jeżeli nie był używany żaden produkt, to warto od czasu do czasu faktycznie użyć odżywki do brody, która czyli, jest nawilżająca, która wypełni włos. Okej, ale czy to jest taka pozycja must have na półce? Niekoniecznie, niekoniecznie. Niekoniecznie. To jest tak drugorzędowo, jak ktoś chce już faktycznie bardziej zadbać o brodę, jakby dopełnić jakby cały ten rytuał dbania tego poranka swojego. Generalnie czołowe linie, z tego co przynajmniej u was widzę, jakichś tam kosmetyków męskich, chociażby ta akurat włoską, którą macie tutaj, którą tutaj prezentujemy. W ogóle słuchajcie, Włosi, skąd się wzięła nazwa barber? Od Włochów, barbieri. Barbiere to jest po włosku właśnie golibroda. U nas to się mówi o golibroda, właśnie czemu, tak, mówię, czemu nie golibroda. Jesteście golibrodą? Golibroda jest... Golibroda... golibroda sklep. Znaczy kwestia jest tego, że golibroda jest strasznie takim jakby... Teraz jest uznawany jako potoczne nazewnictwo, tak? Jakby wszyscy wchodząc na ten tryb, jakby wychodząc z fryzjerstwa, tak, męskiego, wchodząc na tryb barberingu, tak, już chcą być nazywani barberami, a nie golibrodą, tak. No my osobiście tutaj z Darkiem nazywamy się fryzjerami, bo jakoś nie chcemy jakoś robić ogromnej różnicy, że o, my jesteśmy barberami i nie wiadomo, co to znaczy, tak. A mi się, słuchajcie, nie wiem jak wy, to też czekam na wasze komentarze, jakby ktoś chciał to skomentować. Czy nie uważacie, że mamy tak piękne słownictwo i goli broda jest według mnie bardzo ładnym, ładnym, fajnym słowem, takim w pełni oddającym. Tak jak było w okresie międzywojennym, tych właśnie zakładów golibród było bardzo dużo, to wiadomo, że i goli broda, to i golił brodę i strzygł, tak? Bo wtedy mężczyźni byli bardzo zadbani. Mi się na przykład osobiście bardzo podoba moda, która panowała w tym okresie międzywojennym. No i przed wojną, przed pierwszą wojną też. No bo wszystko takie eleganckie. I te kiedyś się włosy smarowało cukrem, jajkiem. To tak, ale cukier, jajko, był tak. jeszcze... Boże,
Nie wiem, żel, brylantyna. Nie. Właśnie, brylantyną. Brylantyna, no. Używa się brylantyny? Nie, odchodzi się od tego, bo wyszło z jakichś tam badań, że po prostu brylantyna wytwarza łupież na włosach. Jakby no te drobinki, które jakby są zawarte, żeby ten włos się świecił, tak, one się osadzają na włosach i na skórze głowy i no, ciężko je strasznie zmyć, a jeżeli ktoś robi to nieumiejętnie, no to bardzo szybko dostaje łupież od brylantyny. Dobra, pogadaliśmy sobie o brodzie, wywędrowaliśmy sobie na górę, czyli do głowy. Szampon jaki jest, każdy widzi, każdy sobie używa wedle własnych preferencji. Niektórzy mają łupież, muszą stosować szampony na przykład lecznicze. Niektórzy lubią szampon o danym zapachu, nie wiem, zielonego jabłuszka. I teraz tak, jeżeli używamy suszarki, ja osobiście nie używam, no to właśnie można sobie zarzucić tą tak, tonik ochronny. Tonik ochronny, żeby sobie tam szybko wysuszyć tą głowę i nie spalić włosa. No i teraz, żeby co mieć do toniku jakąś... też jakby ułatwia modelowanie, tak? Włos jest no właśnie elastyczniejszy. Do tego dążę, pierwszy. Że chcielibyśmy... Super, no właśnie o to chodzi. I teraz byśmy chcieli mieć jakąś tam... No dobra, każdy z nas ma jakąś tam swoją codzienną fryzurę. Znaczy prawie każdy. No moją codzienną praktycznie fryzurą jest tak zwany irek, którego mam na głowie. Chcąc, że tak powiem, posiadać takiego irka, no nie wstanę z rano i on mi się sam nie stworzy. Muszę go sobie, że tak powiem, kilkoma ruchami ręki zrobić. Umyłem włosy, użyłem toniku, który zabezpieczy. Będzie się ładnie, łatwiej modelowało. Dokładnie. I teraz jest, z tego co widzę, ogromna ilość wszelkiego rodzaju past, żeli, lakierów i tak dalej. Jedziemy. Jedziemy. No 5 to... minut dla Ciebie. O. No tak jak wspomniałeś, tak do układania jest teraz no, masa, gama tak naprawdę produktów, z których możemy korzystać, tak? Ale no wszystko trzeba dobrać do włosów. Ciężko jest to zrobić samemu, także faktycznie warto już z tym wybrać się do specjalisty, który na pewno będzie w stanie pomóc, podpowiedzieć, tak? Czego używać. Bo to też jakby wykończenie też ma jakby znaczenie, jakby czy chcemy mieć wykończenie matowe, tak, żeby ten włos się nie błyszczał, ewentualnie połyskowe, tak, no aktualnie bardzo mało osób chce wykończenie połyskowe, ale faktycznie zdarzają się takie osoby, które potrzebują tego połysku. Czyli no okay, nie jestem to. Nienormalny, prosząc Ciebie o mat. Tak, to jest raczej częściej spotykane niż jakby połysk. I teraz tak, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak pierwszy raz do Ciebie przyszedłem, była właśnie rozmowa na temat kosmetyków i gdzieś ten zawsze włos na górze stał. Mówiłem, że używałem produkt pewnej polskiej firmy i że pojawiał mi się łupież i Ty mi wtedy napomknąłeś, że może warto byłoby się przesiąść na coś bardziej właśnie takiego solidniejszego. Solidniejszego, tak, bo nawet z perspektywy czasu patrząc na zużycie nawet produktu, tak, sam doskonale wiesz, ile, jakby kiedy kupiłeś produkt ten już jakby faktycznie u nas tak. I ile czasu go zużywasz, a co ile musiałeś kupować jakby wcześniejszy produkt, żeby to się jakoś trzymało, tak. No i zużywało się go dużo więcej. I faktycznie jakby w przeliczeniu nawet na ilość miesięcy do zużycia, to cenowo praktycznie to wychodzi to samo. No i te produkty są dużo lepsze jakościowo. Tak. Zdrowsze. Są zdrowsze i są profesjonalne. Czy jesteś w stanie tak mniej więcej powiedzieć, jakiego rodzaju są te pasty, które na przykład wy używacie jako fryzjerzy? Znaczy, które sprzedajecie, tak? Notabene. No, używamy past matowych i połyskowych, tak? To jest jakby główny wątek jakby podziału. Ewentualnie są woskowe, które też również są połyskowe, ale to już są bardzo mocne produkty, z którymi trzeba uważać, trzeba umieć je zmywać, trzeba umieć na nich pracować, tak? Bo zmycie produktu woskowego z rąk to są przynajmniej 3 mycia, jeżeli jakby używa się samego mydła, czegokolwiek, tak? No chyba, że się rękawiczki założy. Chyba, że się założy rękawiczki i je wyrzuci, tak? Ale no jakby zmycie wosku z dłoni jest bardzo ciężkie bez na przykład, nie wiem, szamponu z peelingiem, tak? Który jest zalecany do używania wosku. Okej, okay, a później, żeby zmyć, czyli rozumiem, żeby zmyć ten wosk, wosk z włosów, to również szampon z jakimś peelingiem, drobinkami, czymkolwiek, tak? Okay. Żeby coś tam było, nadstawiło jakieś tarcie mocniejsze. Czyli chcąc, że tak powiem, normalnie mieć normalną fryzurę, tak nazwijmy to casualową, czyli codzienną,
Zwykła pasta i tutaj nie ma co już kombinować, tak? Tak, nie ma co kombinować, one jest jakby z pierwszy jakby produkt występujący w składzie, to jest woda, tak? Czyli one bardzo dobrze zmywają się z samą wodą. Często też nawet nie jest potrzebny szampon do zmywania ich. Po prostu jakby wstępnie sobie zmywamy z samą wodą, ewentualnie później możemy domyć szamponem, ale z racji tego, że myjemy nie tylko same włosy, o dziwo, tak? Myjemy też skórę głowy, także no panowie, którzy są łysi, też wypadało, żeby myli głowę. Nie tylko nie samą wodą. Nie mydłem. Tak, no. Powiedziałeś tutaj o tym przykroju past, tak, że mamy... czy pasty mają też, że tak powiem, moc? Tak, mają moc, chwyt, tak, swoją, mają wszystko rozpisane według producenta, tak. I według tego też dobieramy tak naprawdę do włosów. Bo jeżeli fryzura ma się długo trzymać, tak, która ma być wytrzymała, że jakby zawieje wiatr, to nic się nie stanie, czy po przeciągnięciu ręką dalej będzie wyglądała tak jak po ułożeniu, załóżmy, rano, to jakby też ma znaczenie, bo jeżeli użyjemy za lekkiego produktu, to tak naprawdę on może wytrzymać nawet, nie wiem, załóżmy z 5-6 godzin, tak, i już praktycznie w ogóle go nie będzie na włosach, nie będzie efektu tego chwytu, tak, dlatego dobieramy do fryzury tak naprawdę. Bo teraz tak, pasta, żel w przeciwieństwie do pasty ma jeden zasadniczy minus, że włos może się złamać. Tak. Bo jak ktoś sobie nałoży jakiegoś tam, kiedyś były takie żele super hard i tak dalej, to, że tak powiem, włos się mały. Powiem wam ciekawostkę, jeżeli się dobrze założy, jest dobra pasta, to można założyć na przykład czapkę. Tą czapkę zdejmiemy i przyczeszemy włosy. Tak. Fakt, że na ręce wiadomo, zostaje coś. Ale ta fryzura jest. To też dalej jest jakby taka... pomaga w tym tonik, tak? Bo to on sprawia, że włos jest elastyczny, tak? Tak naprawdę przy suszeniu, więc warto używać naprawdę toniku do układania. A jeszcze jedna ciekawostka, o kilku ciekawostkach jeszcze tych, mam nadzieję, powiesz. Kiedyś zrobiliśmy z Tomkiem taki test, zrobił super. Zrobiłeś tak, mieszankę weselną, że tak powiem. Mieszankę weselną, słuchajcie, fryzura na głowie się trzymała 5 dni. Fakt, że już... już wypadało umyć, tak. Znaczy to nie wypadało, ja musiałem umyć, bo mi to wszystko już swędziało, bo wiadomo, ale chodziło o, że tak powiem, przetestowanie, jak długo... Jak długo ona może wytrzymać, tak. Jakieś ciekawostki co do past? Do używania, do jakieś cwancyki może podpowiesz naszym widzom? Znaczy każdy produkt do stylizacji przede wszystkim trzeba rozgrzać w dłoniach, tak? Nie nabieramy tam nie wiadomo ile, lepiej też jakby dołożyć sobie tego produktu później, niż, nie wiem, go wyrzucić, po prostu spłukać, czy nałożyć za dużo. Więc bierzemy najpierw mniej, zawsze można przecież dołożyć, tak? Nakładamy produkt na dłoń, mocno rozgrzewamy, bo produkt do stylizacji każdy potrzebuje temperatury do ułożenia. I tak naprawdę już aplikujemy na włosy zależnie od fryzury, tak? U Maćka jest to bardzo proste, jakkolwiek, tak, żeby każdy byle włos jak, dostał... Byle gdzie, byle w ogóle. Tak, żeby każdy włos mniej więcej dostał tą samą ilość produktu, no nie da się tego sprawdzić, więc staramy się nałożyć na cały porost, tak, włosów tam, gdzie chcemy je ułożyć. No i ewentualnie później już personalizujemy sobie, jeżeli czujemy, że jest za mało faktycznie tego produktu, w tym momencie faktycznie można dobrać, tak, można dobrać już dużo mniej produktu, nawet na same opuszki palców i personalizować. No w przypadku Maćka no to można gdzieś tam coś powyciągać, coś pokombinować, no ale to nigdy nie będzie tak samo no, na drugi dzień. Dobra, ostatnio jak żeśmy rozmawiali, mówiłeś mi właśnie, że jak pastę matową, mówiłeś mi o tym cwancyku z pastą matową, że jak jej się za dużo położy... A, to jak się, tak. Jeżeli za dużo nałożymy pasty matowej, która powinna nam zmatowić włos, to jakby ona zrobi się połyskowa, bo z racji nadmiaru. Jakby za dużo będzie w wielu miejscach i no trzeba ją albo wyczesać, albo zmyć, albo kombinować, żeby coś się z nią stało. Raczej albo co się wysusy, to się tak, wykruszy. No. Słuchajcie, temat rzeka. My już tutaj gadamy dobre grubo ponad 15-20 minut, czyli już jesteśmy, że tak powiem, po czasie moich materiałów. Mam nadzieję, że ktokolwiek wytrzymał do tego końca. Polecam wam Tomka Siniło. Będziecie chcieli, to znajdziecie. Polecam wam dobre produkty, bo warto używać i warto się przekonać do bywania właśnie w takich miejscach,
dlatego że to jest taka godzina wyciszenia dla każdego z nas. Ja przychodząc, jak przyszedłem tu pierwszy raz, w końcu zrozumiałem kobiety, które chodzą do kosmetyczki. Dlatego, że to jest taka godzina, czasami dla niektórych panów więcej, wyciszenia. Możecie dostać zacnego trunku, dobrego zacnego trunku, jeżeli nie przyjedziecie autem. Miła atmosfera, miłe pogaduszki. Warto przynajmniej ten jedyny raz spróbować, a później myślę, że się przekonacie. Moim waszym gościem był Tomasz Siniło, fryzjer, bo nie chcę mówić, że jest barberem. Dokładnie. Słychać gdzieś tam maszynkę, to jest Darek, który w tej chwili, że tak powiem, walczy z brodą klienta. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał coś wam dał. Jeżeli byście chcieli jeszcze coś na ten temat usłyszeć, piszcie koniecznie w komentarzach, a pewnie wrócimy tutaj. Dzięki bardzo, pozdrawiam, hej.